przyjaciele, chcę dzisiaj mówić o tym, ja kiedyś o tym mówiłem, ale teraz jest czas, że uważam, że to trzeba powtórzyć. Ja zazwyczaj nie powtarzam moich kazań, nie robię tego. Chyba, że ja rzeczywiście odbiorę prorocze, że taki jest czas teraz, żeby to powtórzyć. Ja chcę powtórzyć dzisiaj coś, co kiedyś mówiłem. Nie będę tego strasznie rozciągał, ale chcę, żebyśmy na to zwrócili uwagę. Chcę dzisiaj mówić o największym naszym wrogu, jakiego mamy, czyli o stresie. To jest największy wróg, jakiego posiadamy. Rozumiecie? Nie ma większego wroga. Nośnikiem stresu jesteśmy my. To jest coś, co działa od środka. Podobało mi się, jak tutaj w Krakowie, tam w kościele u Łukasza i Ewy, zrobili taką ewangelizacyjny projekt, wzięli namiot, taki mały, zwykły namiot, 2x2 i napisali na nim: tutaj jest twój największy wróg. Słuchajcie, ludzie się tam zaczęli ustawiać, żeby zobaczyć, a oni w środku lustro postawili. Postawili lustro w środku, a obok kartkę z Ewangelią. Ktoś wchodził do środka, powiedział: tu jest twój największy wróg, lustro takie stoi. To kartka. No bo to my jesteśmy nośnikiem stresu. A diabeł posługuje się stresem, żeby mordować ludzi. Rozumiecie, o co chodzi? On się tym posługuje, żeby mordować ludzi. Czyli diabeł posługuje się tobą w celu zabicia ciebie. On się nie posługuje kimś. On się nie posługuje zewnętrzną strefą. W ogóle, wiecie, bo to jest wszystko, to jest przereklamowane. Cały system w ogóle, może inaczej przereklamowany, to inaczej działa, niż w ogóle by się mogło wydawać. To inaczej działa. Demony inaczej działają. Właśnie w tym serialu Demony da Vinci, tam jest, bo to jest historyczny serial oparty na różnego rodzaju zapisach historycznych. I tam jest we Florencji, bo tam te miasta, każdy z miast miało swoich włodarzy i wtedy Rzym, no tam miał papieża, inne miasta teoretycznie były katolickie, ale rzeczywiście każdy miał też swojego włodarza, swoich biskupów mieli tam, w ogóle Kongo. Co tam się w ogóle działo. Ja czytałem o tym różne książki, ale ten film to jest naprawdę zebranie takiej dokumentacji, że szok. No ale pomijając, we Florencji następuje coś takiego jak atak demoniczny na klasztor. Zresztą oznaczony w dokumentach i tam siostry zakonne zaczynają być zdemonizowane, krzyczą w ogóle, chcą się zabić, przywiązane do łóżek i tak dalej. I tam oczywiście ci włodarze Florencji, oni tam wchodzą, żeby ratować ten klasztor, a jednocześnie przyjeżdżają z Rzymu emisariusze papieża, żeby uwalniać od demonów te siostry. No i tam, że tutaj oni teraz uwolnią je od demonów, nie? No ale przy okazji, ponieważ Leonardo da Vinci już pracuje dla tych medyceuszy, dla tej całej ekipy rządzącej Florencją, jako tam naczelny inżynier, tak to nazwijmy, i oni go biorą do tego klasztoru i on się przygląda i mówi do tego egzorcysty: no ale to nie jest demoniczne, nie? A ten mówi: jak niedemoniczne? A ten mówi: nie, no niedemoniczne. Niedemoniczne. I zaczyna grzebać w temacie, o co chodzi. Okazuje się, że była taka figura jakiegoś świętego i rzymscy wysłannicy, agenci Rzymu wcześniej posmarowali stopy tej figury takim wyciągiem z grzybów, które powodują halucynacje. Doprowadzili, że cały klasztor, w ogóle te siostry, one przychodziły, całowały tego świętego tam kurcze w tę nogę i one w ogóle po prostu się były zatrute. A w ogóle, wiecie, a tu wiesz, przyjeżdża egzorcysta, teraz będę je ratował w ogóle, ale one wszystko otrute grzybami, a Da Vinci w ogóle wyłapuje to, mówi: zaraz, ale to jest grzyb opisany w 1100 którymś roku przez jakiegoś kurcze tam kronikarza, mówi: w ogóle to jest trucizna, w ogóle wiesz, to rozwala system im, nie, pokazuje, jak wielka jest moc kłamstwa i manipulacji przy użyciu Boga. I teraz co robi diabeł dzisiaj? To samo, co wtedy. Tam były demony, ale nie w tych, nazwijmy to, zakonnicach. Demony stały za tym.
i tworzyły całą infrastrukturę czego? Kłamstwa. Demony zajmują się przede wszystkim tym, żeby człowieka okłamać. I większość zdemonizowanych ludzi to nie są ludzie, którzy szczekają, miauczą, kurczę, czy robią coś innego. Też tak bywa. Ale przede wszystkim demony okłamują ludzi, wprowadzają ich w stan, na przykład taki. Masz zbroję Bożą i koniec. A co tam będziesz myślał o stresie? To są nowoczesne nauki. Ty bądź ortodoksem, ty się nie zajmuj takimi naukami. Ty nie słuchaj w ogóle tych rzeczy. A diabeł używa stresu i morduje ludzi. Morduje wierzących. Niszczy wierzących. Za pomocą stresu. Czyli za pomocą ich własnego organizmu. Stres to jest reakcja przystosowawcza pomiędzy możliwościami człowieka a wymaganiami sytuacji. To jest, organizm się przygotowuje na to. Rozumiecie? Charakteryzuje to się brakiem równowagi psychicznej i fizycznej. Krótko powiedziawszy, do życia człowieka przychodzi trudna sytuacja i pierwsza reakcja to jest reakcja stresowa. Rozumiecie? Wiecie, my mamy, bo reakcję stresową powoduje kortyzol. I my mamy kortyzol dany nam przez Boga. Po co? Żeby właśnie w sytuacji trudnej za pomocą kortyzolu została wytworzona w organizmie człowieka adrenalina, odpowiedniej dawce, żeby człowiek mógł tą rzecz zrealizować. To jest bardzo proste. Natomiast tam nie ma sufitu. I diabeł wykorzystuje fakt, że nie ma sufitu wydzielania kortyzolu. Nie ma sufitu. Rozumiecie? Dlaczego nie ma sufitu? Ktoś powiedział, czemu Bóg nie stworzył w organizmie człowieka takiego sufitu dla kortyzolu? No, dlaczego? Dlatego, że Bóg dał człowiekowi wolną wolę. Wolną wolę. W ogóle cała miłość Boża polega na tym, że dał człowiekowi wolną wolę. Dwa, stworzył człowiekowi umysł, za pomocą którego to umysłu człowiek może wybierać to czy tamto. I teraz, kiedy człowiek odpowiednio wybiera, to nigdy kortyzol nie podskoczy mu powyżej kreski w ogóle wyznaczonej przez Boga. Natomiast, ponieważ społeczeństwo ma w nosie Boga, w nosie jego prawidła, i lekceważy swój umysł, uważając, że jego umysł jest do innych celów, prawda? To w tym momencie kortyzol przestaje mieć sufit. Stres to jest zaburzenie stałości, Bożej stałości płynów komórkowych. Czyli wiecie, co się dzieje, kiedy kortyzol wychodzi poza przeciętną? Zaczynają w naszych komórkach pojawiać się patologiczne zmiany. Rozumiesz? We wszystkich. W mózgu, w stawach, w wątrobie, wszędzie. I oczywiście diabeł przychodzi, wtedy mówi do człowieka, ty się zajmij teraz sferą duchową, bo ty musisz wyrzucić demony z siebie. A ja dzisiaj coraz więcej widzę ludzi niezdemonizowanych, tylko ludzi zestresowanych. Zestresowanych do takiego stanu, że oni się zachowują jak psychicznie chorzy. Nie rozumieją, nie trybią. A najlepszą rzeczą jest to, że ci najbardziej popaprani przez stres uwalniają tych mniej popapranych. Widzę różnych liderów, wiecie, o co chodzi, którzy są zaburzeni równiutko, stres u nich tak rośnie, tak? I oni teraz, proszę ciebie, duchowe rzeczy prowadzą. Właśnie przypomina mi się ten egzorcysta w ogóle z tego Leonarda da Vinci. Popieprzony facet. Stres to jest reakcja organizmu na zagrożenie lub jakieś utrudnienie w życiu lub niemożność realizacji ważnych celów lub zadań w życiu człowieka. Wtedy, kiedy coś nam nie idzie, zaczynamy się stresować, jak coś nam nie idzie. I my się, przyjaciele, to jest najgorsze, przyzwyczailiśmy do tego. My jesteśmy do tego przyzwyczajeni. To jest takie normalne. O, stresuję się, dzisiaj się stresowałem. Rozumiecie? Stresowałem się. Jak to się stresowałeś się? To przecież byś... Stresowanie się jest tym samym, co wstrzykiwanie sobie trucizny w żyłę. A ludzie myślą, nie, to jest coś innego, to o co innego chodzi.
Są trzy fazy, kiedy stres zaczyna w ogóle działać w życiu człowieka, czyli kortyzol przekracza granice. Pierwsza to jest alarm, czyli to jest reakcja zaskoczenia i niepokoju z powodu konfrontacji z nową sytuacją. Rozumiesz? Pojawia się nowa sytuacja w twoim życiu i teraz jesteś tą sytuacją zaskoczony. Jakakolwiek nowa sytuacja. Wtedy już musisz mi teraz uwierzyć na słowo, ponieważ nie jesteś w stanie tego zobaczyć fizycznie. Ale kiedy zderzasz się z nową sytuacją w twoim życiu, nieważne czy dobrą, czy złą, w tej chwili zaczyna ci się podnosić kortyzol. To jest naturalne. Organizm każdą nową sytuację czyta jako niebezpieczeństwo. Posłuchajcie, dlaczego większość chrześcijan nie przechodzi granicy robienia nowych rzeczy? Wiecie dlaczego? Bo się stresują. I teraz oni mają na to odpowiedzi. Pan mnie nie prowadzi, nie mam powołania, nie mam tego, nie mam tamtego. Ty po prostu się stresujesz, bo przyszła nowa sytuacja. W ogóle rozumiesz? Nowa sytuacja się zdarzyła. Dlaczego większość chrześcijan chętnie siedzi w starym schemacie? Bo nowa sytuacja będzie ich stresować. A oni mówią tak, żyję pod łaską, ja nie muszę żyć w takim napięciu. Zrozum, każda nowa sytuacja wywoła napięcie. Teraz jest pytanie, co ty zrobisz z tym napięciem, a nie czy to wywoła to napięcie. Każda sytuacja nowa musi wywołać napięcie w organizmie, bo tak jesteśmy skonstruowani przez Boga. Musi. I nie możesz myśleć, że nie wywoła. I nie możesz się przerazić tym, że pojawia się napięcie. Tylko musisz wiedzieć, co robić wtedy, jak działać. A więc mamy alarm. I teraz tutaj kluczową rolę odgrywa poznanie Boga i ufanie Bogu. Czyli dobrze, mam alarm, ale znam Boga, wiem jaki jest, ufam mojemu Bogu. Tak? Nie pójdę, tak, w temat na przykład podniesienia tej sytuacji do rangi, której ona nie ma. Na przykład mówi się komuś, słuchaj, myślałeś o biznesie? No wiesz, no myślałem, żeby założyć swój biznes, ale no tak wiesz, no jak myślę, czy mi się tam uda. Ja mówię, a dlaczego myślisz, czy ci się uda, powiedz mi. Skąd pomysł? Żeby to, dokładnie. Skąd pomysł, że mając założyć nowy biznes, masz myśleć, czy ci się uda? Skąd to wziąłeś? Jak ty to skleiłeś, powiedz? Jak ty skleiłeś te rzeczy? Przecież skleiłeś to po diabelsku. W ogóle tam nie ma takiego punktu, w którym ty możesz myśleć w ten sposób. Ty po prostu masz teraz wejść w sytuację. Nową. Jak to myślisz, czy ci się uda? Przecież jak będziesz myślał, czy ci się uda, to będzie ci się podnosił kortyzol. Będziesz myślał dwa dni, to ci się podniesie coraz wyżej. Tydzień jeszcze wyżej. Wiesz, co się będzie działo po miesiącu zastanawiania się, czy to ci się uda? Najprawdopodobniej tego nie zrobisz, a dwa, odchorujesz sam fakt, że za to się wziąłeś. A potem przyjdzie do ciebie jakiś mędrzec, kiedy będziesz mu się spowiadał i powie, to było od diabła. Bo gdyby było od Pana, to by się udało. I byś nie czuł takiego napięcia i byś nie czuł się tak źle. Taki mędrzec przyjdzie. Jeszcze ten mędrzec ma coś tam przed nazwiskiem, jakiś tam pastor, ksiądz czy inna cholera. Rozumiesz? I on cię już elegancko ustawi. I ty powiesz, rzeczywiście, będę uważał. Będę krudem. Będę uważał na to, co nowe. Bo nowe jest niebezpieczne. Tak mówi organizm. Druga faza po alarmie to jest przystosowanie. Teraz organizm uczy się skutecznego radzenia sobie ze stresem. Jeśli poradzi sobie, to wszystko jest okej. Jeśli nie poradzi sobie, to nastąpi trzecia faza. Czyli w drugiej fazie albo nie pozwolimy, żeby stres przeszedł granicę, albo pozwolimy. Ale i tak jak weźmiesz się, podejdziesz do nowego zagadnienia, to i tak się pojawi ten stres. Rozumiesz? I tak. I w tym miejscu tutaj bierze rolę praktyczna wiara,
odważne działanie i wyznawanie już. Więc co? Oczywiście, że mi się uda, oczywiście, że to mnie nie zmiecie, oczywiście, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Oczywiście! I teraz co się dzieje ze stresem? Nie wychodzi poza granicę patologii. Znaczy inaczej, kortyzol nie wychodzi poza granicę patologii, nie tworzy stresu. Ale jeżeli nie nastąpi to, nie nastąpi takie zadziałanie, to mamy fazę trzecią. A faza trzecia to jest wyczerpanie. Zasoby odpornościowe spadają, pojawiają się schorzenia fizyczne i psychiczne, czasem następuje zgon. Faza trzecia. I o tym nikt nie chce słuchać. I krzyczą ci, którzy nie przeszli fazy drugiej. Nie umrę, ale będę żył i opowiadał, będę dzieła Pana. Rok chory, drugi rok chory, trzeci, piąty, dziesiąty. Co się ze mną dzieje? Ale mnie diabeł dojeżdża. Pewnie dlatego, że jestem ewangelistą. Diabeł cię nie dojeżdża, dlatego że jesteś ewangelistą. Rozumiesz, o co chodzi? Diabeł nie może do... Ludzie, diabeł nie może dojeżdżać ludzi. Rozumiecie, o co chodzi? On nie może dojeżdżać ludzi. Diabeł nie może tego robić. Diabeł robi takie rzeczy, że przekonuje człowieka, że ten człowiek sam wejdzie pod niego i stanie się jego koniem. Człowiek to zrobi sam. Diabeł nie może ci wskoczyć na garba, bo ty jesteś ewangelistą, bo ty jesteś prorokiem, bo ty jesteś pastorem. On nie może tego zrobić. To jest w ogóle fikcja, kłamstwo. Religia oszukała ludzi. Ale jestem sługą Bożym, diabeł mnie dojeżdża. Nie! No ja jestem sługą Bożym, a diabeł mnie nie dojeżdża. Kiedyś mi już nie wiedzieli, co mają na mnie napisać, to powiedzieli, ty jesteś tak zdemonizowany, że diabeł już cię nie rusza, bo jesteś jego. Ja już dostałem informacje wyjaśniające mnie. Religia wyjaśniła całkowicie. Jestem wyjaśniony. Dlaczego mnie diabeł nie dojeżdża? I tam werset, proszę ciebie, że w ogóle, wiesz, dom rozdwojony sam w sobie w ogóle się rozpadnie, dlatego diabeł cię nie dojeżdża, bo ty jesteś jego domem i w ogóle. Ja już jestem w ogóle człowieku wyjaśniony. Ale fakt jest taki, że diabeł mnie nie dojeżdża. Dlaczego? Tak? Bo ja mu na to nie pozwalam i to jest wszystko. A on nie może mnie dojechać. To nie jest w ogóle ktoś, kto w ogóle stoi z lasem, rzuca kurcze mnie na szyję i mnie przyciąga do siebie, bo tak nie jest. Ale gdybym zaczął się stresować, tak? No to tak. I powiem tak, jak tylko w moim życiu zgubiłem to, co do was teraz mówię, a zdarzyło mi się zgubić, to zapłaciłem za to słoną cenę. I kiedy pisałem to kazanie kiedyś, to ja nie doświadczyłem różnych rzeczy jeszcze, a teraz głoszę to kazanie w momencie, kiedy sam doświadczyłem tego, czym jest, tak, pozwolenie sobie na to, żeby się trochę stresować. Rozumiecie? I teraz, kiedy następuje faza wyczerpania, to zostaje nam pokuta, uwolnienie, czasem uzdrowienie, a czasami w ogóle potrzebna jest terapia człowiekowi, żeby go z tego wyprowadzić. Nie? Bo też człowiek wyczerpany stresem. Wyczerpany, zajechany. A najgorsze jest to, jak sobie jeszcze to wytłumaczy. Dlaczego tak mam? Dlaczego? 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 Masz tak, bo się stresujesz, rozumiesz? Sam się zabijasz. A więc... Jaki jest rozkład stresu? Jeszcze raz. Sytuacja trudna, po pierwsze. Pojawia się sytuacja trudna w życiu. Trudna równa się nowa. Rozumiecie? Trudna równa się nowa. To doprowadza... Teraz tak. Jeżeli skupiamy się na tym, że ta sytuacja jest sytuacją trudną, sytuacją ciężką, tak? To w tej chwili otwieramy się na lęk. Kiedy się otwieramy na lęk? Kiedy zaczynamy rozważać trudną sytuację? Kiedy rozpatrujemy ją jako trudną? Rozumiesz? Zaczyna pojawiać się lęk. Ten lęk, pierwszą rzeczą, która zrobi w życiu chrześcijanina, to wprowadzi go w poczucie winy. A więc mamy już w ogóle kolejne stadium. Bo kiedy chrześcijanin zaczyna się bać,
to już nie tylko boi się, że sytuacja w ogóle jest taka, a nie inna, ale już jest oskarżany przez swoje myśli, że po prostu się boi. Zobacz, kim ja jestem, w jakim ja jestem stanie. A więc już następuje poczucie winy. I teraz albo jest pokuta i eliminujemy to, tak? Albo jest kumulacja i wbijamy się coraz głębiej w patologię. Tak to w ogóle się rozkłada u każdego człowieka, który w ogóle zderza się z takimi rzeczami, od samego początku nie eliminując w ogóle formuły stresu. I teraz ja wam chcę taką rzecz pokazać obrazowo. Stres ma swoje jednostki, tak jak miara, waga, rozumiecie, o co chodzi? Są gramy, są litry i tak dalej, metry, kilometry, to wszystko ma, rozumiecie, o co chodzi? To jest wszystko miara, waga, jakaś jednostka. I stres też ma swoje jednostki. I dzisiaj, dzięki Bogu żywemu, medycyna już doszła do tego, że potrafi te jednostki liczyć, bo to się bada człowieka i się patrzy, co się dzieje z jego płynami komórkowymi. Bada się człowieka na ilość jednostek stresowych. Gdybyście dali się podłączyć, a tam pod cokolwiek, no niech to będzie elektroencefalogram, który by zbadał funkcje mózgowe w danej chwili, kiedy się stresujecie, to byście byli zaszokowani. Co się dzieje? Gdybyście dali sobie pobrać krew w tym momencie, kiedy się rozważacie sytuację trudną, czy tam nową sytuację życiową, gdyby wam wtedy pobrali krew i zbadali tą krew, byście byli w szoku, co tam się w ogóle dzieje. Tam w środku wybucha wulkan. W naszych komórkach. Dobrze, że my ich mamy miliardy, tych komórek. Ale pytanie, ile ginie, to jest, kurczę, nieobliczalna historia. Ludzie, mówi się, że na starość ludzie głupieją, dziecinnieją, stają się tacy, wiecie, o co chodzi. Rzeczywiście, kupa ludzi wcale się nie staje mędrcami na starość. Większość to się staje takimi głąbami. Wiecie czemu? Pozabijali swoje komórki mózgowe. Pozabijali czym? Stresowali się. Wiecie, kiedyś taka gazeta chrześcijańska, ona zrobiła takie badania, jeżeli chodzi o wiek ludzi, prawda? Związany to w XX wieku, o wiek ludzi, w którym wieku najtrudniej przyprowadzić ludzi do Jezusa. I wiecie, którą grupę ludzi było najtrudniej przyprowadzić do Jezusa? Ludzi, którzy świadomie przeżyli wojnę, drugą wojnę światową. Wiecie, czemu tych ludzi było najtrudniej przyprowadzić do Jezusa? Nie takich, którzy tam urodzili się w czasie wojny, tylko którzy przeżyli te traumy wojny. Dlaczego? Ci ludzie mieli tak potężny poziom stresu w życiu, że oni się tak uzbroili, nazwijmy to, że w ogóle przyjęcie dla nich w ogóle Jezusa to była w ogóle kwestia rozbrojenia wewnętrznego. To był tak wielki lęk przed rozbrojeniem wewnętrznym w ogóle, że się w pale nie mieści. Więc to pokolenie, które przeżyło traumę w ogóle II wojny światowej, to okazuje się, że to pokolenie zasiliło piekło potężnie. Oni byli tak wyniszczeni stresem. Stres ich niszczył wtedy, kiedy jeszcze nie wiedziano, że to stres. Nikt tego nie wiedział. Teraz posłuchajcie. Jeśli w ciągu roku, jednego roku, wprowadzimy do swojego organizmu, czyli nie zatrzymamy między 150 a 200 jednostek stresowych, to jest 37% szans na chorobę, zniewolenie demoniczne lub inną formę upadku w ciągu kolejnych 2 lat. A więc roczne zgromadzenie stresu, jednostek stresowych, między 150 a 200 jednostek, daje 30% szans, że w kolejnych 2 latach ktoś dostanie raka, zginie w wypadku samochodowym, upadnie emocjonalnie do tego stopnia, że nie będzie mógł sobie poradzić finansowo, itp., itd. Rozumiecie? Jeżeli w ciągu roku wprowadzimy między 200 a 300, to mamy 51% szans już, że w ciągu kolejnych 2 lat
coś nam się wywali. A jeśli wprowadzimy ponad 300 jednostek stresowych, to mamy 79%. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że w ciągu najbliższych 2 lat musimy uważać, rozumiecie, jak podczas wojny nuklearnej. Wszystko się może zdarzyć. Demony mają, załóżmy, z 10 drzwi, jak to sobie byśmy zobrazowali, jeżeli ktoś, powiedzmy, ma 10 drzwi duszy, tak nazwijmy to sobie roboczo, to jeśli wprowadzi ponad 300 jednostek stresowych, to 7 z nich będzie otwarte na oścież. Demony będą mogły tak wejść do życia człowieka. Jak chcą. Potem jest zdziwienie, co zrobić, powyrzucać. Przyjaciele, jak można wyrzucić demona przy nadal otwartych drzwiach? Nie można, prawda? Zanotujcie sobie teraz. Bardzo proszę, żeby każdy z was, a liderzy przede wszystkim, to przede wszystkim liderzy, żeby ściągnąć sobie z internetu, bo nie masz tej książki, w zasadzie nie ma. Książki Nila Andersona, Kruszący kajdany. Szczęśliwych posiadaczy książki, którzy ją mają, zostało im z dawniejszych lat. Mogę tylko poprosić, żeby jak ktoś będzie chciał, skserowali. Nil Anderson, Kruszący kajdany. Jak? Zielona, stara książka starego Nila Andersona, który całą jego służba była skupiona na wypędzaniu demonów. Ale on nie wypędzał demonów w sposób taki, jak w ogóle wielokrotnie dzisiaj się wypędza demony. On siadał, on miał biuro. Tam było napisane, wypędzanie demonów. On wynajmował oficjalne biuro. Do niego siedzieli ludzie jak do lekarza. On przychodził, otwierał o 9 godzinie swoje biuro i uwalniał ludzi od demonów. To nie było ani w kościele, to było w normalnym biurze. Rozumiecie? I on przeprowadzał z nimi rozmowę. On podczas tej rozmowy, ta rozmowa była różna, czasami trwała 30 minut, czasami 1,5 godziny, wyrzucał z ludzi demony. W ten sposób też prowadził ludzi do Jezusa, bo każde wypędzenie demonów było zakończone przyprowadzeniem ludzi do Jezusa, jeśli to nie byli ludzie zbawieni. Zamykał każdą furtkę, każdą furtkę, każdą furtkę, każdą furtkę. Demon był wywalany, furtki były zamykane. Ale kiedy wprowadzamy do organizmu, do naszego życia, 300 jednostek stresowych w roku, to kolejne 2 lata, 7 z 10 drzwi są systematycznie otwarte. Posłuchajcie mnie teraz. Od najbardziej prostych rzeczy. Ślub. Ślub. Normalny, zwykły ślub. Wywołuje w ludziach podniesienie kortyzolu do tego stopnia, że w ich organizmie może znaleźć się 50 jednostek stresowych. Wystarczy, że krzywo do tego podejdą. Rozumiecie dramat sytuacji? My nie mówimy o tym, że w ogóle wybuchł Czarnobyl. My mówimy o tym, że 2 ludzi kochających się, tak, nazwijmy to w ten sposób, bierze ślub. Jeszcze pół biedy, jak prawdziwa miłość między innymi jest, bo wtedy to jest przedziwne, ale kortyzol się nie wydziela. Ale że zazwyczaj to nie jest prawdziwa miłość, to normalny, zwykły ślub powoduje, że człowiek może zaaplikować sobie 50 jednostek stresowych. Zwykły konflikt w rodzinie, 35 jednostek stresowych. Przecież w ogóle małżeństwa, które żyją w systemie w ogóle kłótni, na przykład przez 0,5 roku, oni się muszą pochorować kiedyś. W ogóle rozumiecie dramat sytuacji? To jest dla nich normalne, kłócimy się, 0,5 roku się kłócimy, że tam rok się kłócimy. Przecież to jest morderstwo. Ludzie tego nie mierzą tą kategorią, co wstrzyknięcie sobie benzyny w żyłę. Oni tak nie mierzą, kłócimy się. Ale człowieku, nie rozumiesz tego, co się dzieje w organizmie twoim.
zwolnienie z pracy. 50 jednostek. Problem biznesowy? 50 jednostek. Rozumiesz? Czasami ludzie mnie pytają, kiedy do nich mówię w takich sprawach, ty, to o czym ja mam myśleć? No właśnie. Okazuje się, że 99,9% rzeczy, o których myślisz, musi zostać wyeliminowane z twojego życia. Bo w innym wypadku będziesz sobie kręcił bat na siebie. Zmiany standardu życia. Tylko zmiana standardu. Poziomu życia. Nieważne, czy na gorszy, czy na lepszy. Na gorszy jeszcze gorzej, ale nawet na lepszy. 25 jednostek stresowych. Szok. Tego w ogóle nikt nie rozumie. Ludzie nie rozumieją tego, że żyją na jakimś poziomie życia. Na takim poziomie życia, no nie wiem, mają samochód, a 50 tysięcy złotych. I teraz tak. Ich poziom życia się obniżył, przedkomornik zabrał samochód. Przynajmniej 25 jednostek stresowych uderza natychmiast w tego człowieka. Ale kupią sobie samochód za 100 tysięcy. 25 jednostek stresowych uderzyło w ciebie. Zobacz, co mówi Słowo Boże. Każda droga ma być wyrównana. Każda dolina podniesiona, a każdy pagórek obniżony. Bóg mówi do nas, ludzie zrozumcie, że jeżeli nie będziecie wyrównani, czyli nie będziecie ulegali negatywnym emocjom i nie będziecie ulegali euforycznym emocjom, to dopiero wtedy nie będziecie się stresować. Ludzie tego nie trybią. Jak to? Ja mówię, no tak to. No, co mam zrobić w takim razie, jak mam samochód 50 tysięcy droższy? Ja mówię, powiedz, dziękuję Ci, Panie Boże, wsiądź i pojedź. Trzymasz, o co Ci chodzi? O co Ci chodzi? Przecież uważasz, że teraz co? Że Ty masz prawo czyścić lampy w tym samochodzie i się w nich przeglądać? Ale mam furę. Stres Cię będzie zżerał. Nie rozumiesz tego? Każda dolina podniesiona, każdy pagórek obniżony. Równowaga. Sukces powoduje takie same formy stresu jak upadek. Stres jest bezwzględny. Bezwzględny. Bo to jest organizm człowieka. Organizm człowieka jest przeznaczony do zrównoważonego życia. Weź to przetłumacz teraz ludziom. Ludziom, którzy w ogóle funkcjonują w zmaterializowanym systemie. Czasami ja słyszałem takie, wiesz, no temu się tak dobrze, no tak, temu się źle powodziło, no to rozumiem, dlaczego coś tam mu się przydarzyło, ale temu tak dobrze się powodziło, dostał raka. Czemu on dostał raka? Ja mówię, nie wiem, może bo mu się dobrze powodziło, nie wiem. Może w ogóle szedł w tym temacie ze swoją duszą. A weź teraz wyobraź sobie, że jest taki wierzący, który żyje w ogóle poniżej kreski i stresuje się przez cały czas. I teraz raptem, ponieważ złapał, i to zobaczcie, co to jest, złapał w ogóle jakiś tam powiew wiary i wzrósł poza kreskę natychmiast, no nie? Okazuje się, że jego stan może być gorszy niż był tu. Ludzie zadają, dlaczego tak jest? Ja mówię, no dlaczego? Tu miał mniej stresu. Rozumiesz, o co chodzi? Przeżywał na jakimś poziomie to. Teraz wystrzelił w górę, stał się tak zwanym nowobogackim. Przecież on w ogóle nie ma pojęcia, jak żyć. On tutaj to w ogóle nie wie. Tutaj to się jeszcze nauczył. A tutaj to on w ogóle nie wie, jak żyć. Zaczął się spotykać z ludźmi, którzy są w ogóle na innym poziomie od wielu, wielu lat. Raptem on wszedł w ogóle w te kręgi. Ilu ewangelistów i usługujących zgłupiało, jak zaczęły przez ich ręce przepływać w ogóle miliony dolarów. Ile afer, ile dymów. Tylko trzeba w to, kurczę, trochę popatrzeć. Już nie mówię o religii. Mówię o takich rzeczach.
Jak skutecznie rozwalać stres? Po pierwsze, Ewangelia Jana 8:32. Natychmiastowe skonfrontowanie stresowej sytuacji z adekwatną prawdą Bożą. Natychmiastowa konfrontacja. Nie jutro podnosi się we mnie coś, czy to negatywnego, czy pozytywnego, konfrontuje to z prawdami Bożymi. Ktoś powie, a skąd ja wiem z jakimi? Jak to ma, nie wiesz, masz Pismo Święte. Twoim zasmarkanym obowiązkiem mieć tą książkę wykutą na blachę. Na blachę. To jest urządzenie, Biblia jest urządzeniem. Dowiedz się, jakie są prawdy Boże. Dowiedz się, skonfrontuj to, co się dzieje w twoim życiu. Rozumiesz? Przykład. Pierwsze reakcje Hioba. Genialne. Pierwsze reakcje były genialne. Wszystko stracił, wstał, Pan dał, Pan wziął. Niech będzie wywyższone imię Pańskie. Poszedł. I jest napisane, w tym wszystkim nie zgrzeszył Hiob. Kurczę! Zobaczcie, facet był wyszkolony, on później padł. Później pada nam ten Hiob. Ale tutaj w tej pierwszej akcji w ogóle traci. Traci wszystko. Rozumiecie, o co chodzi? Schorowany, żona, kurczę, w ogóle od niego się separuje. Rozumiesz, o co chodzi? Dzieci giną, majątek rozpieprzony. W ogóle Pan dał, Pan wziął. Niech będzie wywyższone imię Pańskie. Wstał mąż Boży. Rozumiecie? Skonfrontował to z prawdą Bożą. Tak jak rozumiał, tak skonfrontował. W dzisiejszej sytuacji następuje strata. Większość chrześcijan tak. Dlaczego strata? Czemu straciłem? Co się stało? Automuchę przejechało. Pierwsza reakcja twoja powinna być jaka? Następuje strata. Twoja reakcja jest taka. Jestem przechodniem na tej ziemi. Rzeczy materialne nie są w stanie mnie tutaj zatrzymać ani zastymulować. Moim domem jest niebo. Konfrontacja. Ile razy, aż sytuacja w twojej głowie przestanie na ciebie cisnąć. W twojej głowie. Drugi biegun. Wydarzyła się jakaś wielka rzecz w naszym życiu. Nieważne jaka. Coś wielkiego. Finansowego, w służbie, w czymkolwiek, tak? Dziękuję ci, Panie. I co dalej? Ktoś powie, nic. Dziękuję ci, Panie, no jestem błogosławiony, halleluja. I co teraz? No nic, no. A co mam zrobić z tym teraz, wszystkim? No nic takiego, czego nie miałeś zrobić wczoraj. Rozumiesz? A co chcesz teraz zrobić? Po prostu podziękuj i zamknij temat. Po drugie, Rzymian 10:10. Ustami wyznajemy ku zbawieniu. Natychmiastowe nazywanie stresu i uderzanie w niego adekwatną prawdą Bożą. Stres nazywamy stresem. Pojawia się stres. Pojawia się coś w nas, co w nas zaczyna buzować. Pierwsza rzecz, którą chrześcijanie robią, won szatanie. To nie szatan w tobie buzuje. Rozumiesz, o co chodzi? Szatana nie ma w tobie. To nie jest tak, że właśnie wszedł w ciebie szatan. Tam nie ma szatana. Wiesz, co w tobie się stało? Masz podniesiony kortyzol. To nie jest szatan. To jest kortyzol. To jest wielka różnica. Bo okazuje się, że precz szatanie, dalej sytuacja w ogóle jest. Aha, stres. Okej, jestem w stanie alarmowym. Coś się wydarza we mnie. Muszę zlikwidować to. Zaczynam wyznawać. Odrzucam i odpycham wszelki stres. Przecież to jest moja codzienna modlitwa. Ja wychodzę z psem na przykład rano. I już na klatce to ogłaszam. Odrzucam i odpycham wszelki stres.
pies sobie chodzi tam, ja sobie siadam za blokiem na ławce, opukuję sobie głowę, patrzą na mnie. Wiecie, co on robi? Ja sobie opukuję głowę i się modlę w innych językach. Co robię? Odrzucam i odpycham wszelki stres, bo diabeł nie ma do mnie dostępu. Ja nie siadam na ławce i nie gnam diabła, bo on nie ma do mnie dostępu. A stres ma, bo gdzie jest stres? W moich komórkach jest. Wziął się ze mnie, nie z szatana. Szatan mi nie udzielił swojej fizjologii. Rozumiecie, o co mi chodzi? Bo szatan jest duchem, a ja mam ciało. Ktoś powie, gdzie to jest napisane w Biblii? No jak gdzie? No gdzie jest napisane, że Jezus miał w sobie stres? Duch ochoczy, ale ciało mdłe. Przetłumacz sobie z greki sformułowanie mdłe. Napełnione toksyczną substancją. Miał Jezus stres? Miał. Poradził sobie ze stresem? Amen. Bo to był kozak. Kiedy szatan przyszedł do niego, to był szatan. A kiedy stres przyszedł, to był stres. Jezus nie powiedział swoim uczniom, tak, żeby gonili diabła, tylko żeby czuwali. On powiedział, bądźcie czujni. Duch ochoczy, ale ciało mdłe. To była też informacja dla nich. Tam jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, bo jest napisane, że oni spali pod tym ogrodem. A tam nie ma w oryginale, że oni spali. Oni tam nie spali. Dokładne tłumaczenie tego to jest, byli rozkojarzeni. Oni byli rozkojarzeni. I on do nich przychodzi, mówi, jednej godziny nie mogliście w ogóle się modlić, trwać, bo oni byli rozkojarzeni tam. Ja nie wiem, co robili. Może jak zwykle rozmawiali sobie, oni mieli różne rozmowy między sobą. Ten rozmnożył w ogóle chleba dla 5000 ludzi, a oni za chwilę idą, jeden drugi mówi, wiesz co, chleba nie mamy na drogę. Rozumiecie, co to była za ekipa? To oni tam siedzieli, on tam idzie do Getsemane załatwiać sprawy ludzkości, a oni tutaj po prostu są rozkojarzeni, jakieś sprawy mają. Oni różne mieli sprawy. Kto jest z nich największy, jak tutaj w ogóle sobie załatwić miejscówkę po jego prawicy i lewicy i tak dalej, i tak dalej. Takimi rzeczami żyli. Byli rozkojarzeni. Nie byli skupionymi ludźmi. Byli napiętymi ludźmi, zestresowanymi sytuacjami, które się działy tam. Po trzecie, 2 Koryntian 10:5. Zmuszamy każdą myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi, czyli ustanawiamy trwanie w modlitwie poddania. Ustanawiamy trwanie w modlitwie poddania. Co to jest, bracie, autorytet nad każdą myślą? Przychodzi mi jakaś myśl, ja mam władzę, poddaję tą myśl. Boże, poddaję Ci moje myśli, to są moje modlitwy. Poddaję Ci mój umysł. Dzisiaj otworzyłem sobie oczy rano. Pierwsza rzecz, to już sobie pod nosem szeptałem, Boże, poddaję Ci moje myśli. Poddaję Ci moje myśli. Ja nie mam zamiaru się stresować. Ja na dzień dobry poddaję Bogu swoje myśli. Ja to robię w wierze. Jak się pojawia, coś wychodzi, wystawia łepek z dziurki, jakaś myśl, to co robię? Biorę za łepek i wciskam z powrotem w dziurkę. Nie będę myślał tą myślą. Nie tą myślą. Pojawiają się sytuacje, pojawiają się trudności. Nie będę myślał tą myślą. Myśl nachodzi z powrotem. Odpycham tą myśl, zawijam ją, trzymam ją w ręku, nie będę myślał tą myślą. Czym będziesz zatem myślał? Jakąś inną myślą. Paweł fajnie to w ogóle uczy, mówi, myślcie tylko o tym, co miłe, co przyjemne, co pożyteczne, co dobre. Jaka dzisiaj będzie polewa w ogóle. To jest miłe. No nikt mi nie powie, że w ogóle sernik z polewą jest niemiły.
miły. Czy myślenie o tym, jaka będzie polewana serniku, jest rzeczą dobrą, pobożną? Amen. To jest pobożne. Myślenie o tym, co dobre, o serniku. A nie o tym, jakie są problemy i jakie jeszcze mogą być problemy. Następna rzecz. Jozue 1,9. Nie bój się, nie lękaj, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Musisz mieć świadomość, że w sytuacji, kiedy podnosi się kortyzol, Bóg jest wtedy z tobą, tak jak był wcześniej. Nie bój się i nie lękaj. Nie dzieje się nic takiego, co by wyszło poza kontrolę. Bóg jest z tobą. Zobaczcie, wiecie, do czego stres doprowadza? Kiedy, a im jest wyższy, tym bardziej to zasłania. Obecność Bożą w naszym życiu. Obecność Bożą zasłania. Gdzie ten Bóg? Gdzie ten Bóg? Tam, gdzie był przez cały czas. Skoro Bóg ze mną, to teraz w tej sytuacji jestem przez Niego zaopiekowany, jestem przez Niego zadbany, moje usta cały czas pracują na moją korzyść. Odrzucam i odpycham wszelki stres. Jestem zadbany przez Boga, jestem zaopiekowany przez Boga. Nie ma sytuacji, która wymyka się Bogu spod kontroli. Moje myśli są poddane Bożemu prowadzeniu. Wszystkie sytuacje, które są obecnie w moim życiu, poddane są Bożemu prowadzeniu. Na pewno udadzą mi się te wszystkie rzeczy. Na pewno, kiedy postawię swoją stopę w tej nowej sytuacji, to ta sytuacja będzie pracować dla mnie. Jestem w stanie przejść najtrudniejszą sytuację i tak dalej, i tak dalej. No te usta cały czas pracują. Cały czas pracuje też świadomość bycia w Bożej opiece. Nie pytania, gdzie Bóg? Co teraz? Jak teraz? Filipian 4,6. Ustawiczne odpieranie najdrobniejszej troski o cokolwiek. Jeśli troski nie uznasz za grzech, za normalny grzech, to będziesz się troskał. Rozumiesz, o co chodzi? Kiedyś usługiwałem w takim ośrodku dla alkoholików i zaczęliśmy sobie tam, że tak powiem, rozmawiać, bo to tak, tego rodzaju była usługa. Ja z nimi rozmawiałem i oni mówią, no tak. Ja mówię, no powiedzcie mi coś o sobie. I jeden z nich tam mówi, no bo ja jestem chory, jestem alkoholikiem. Ja mówię, dobrze, zacznijmy od początku. To nie mówcie. Mówię tak, a rzekomo wszyscy byli wierzący, bo to dla wierzących był ośrodek. Nie? Ja mówię tak, kto z was uznał, że alkoholizm to grzech? To jest grzech. Nie choroba, czyli skutek grzechu. Zobaczcie, co tu jest zrobione. Mówi się, że alkoholizm jest chorobą, że to jest skutek grzechu. Ale uznajmy alkoholizm za grzech. Nie usprawiedliwiajmy się, że to jest skutek grzechu. Powiedzmy, to grzech. Powiedzmy, że troska to grzech. Powiedzmy sobie, troska to grzech. Przecież ja się nie mogę martwić. Ja się nie mogę martwić, bo Jezus umarł za mnie. W ogóle zmartwienie jest takim samym grzechem, jak poderżnięcie gardła sąsiadowi. Rozumiecie, o co mi chodzi? Nie ma żadnej różnicy. Czy skasujesz sąsiada, czy się martwisz? Jeśli się martwisz, to grzeszysz. Uznaj za grzech to. A wtedy, jak pojawi się troska, pojawi się zmartwienie, to uznasz, że grzeszysz. Będziesz pokutował. Weźmiesz moc do tego, żeby się nie martwić. Bo jaki jest skutek prawdziwej pokuty? Dostajesz moc. Dostajesz moc, żeby się nie martwić. Nie martwić. Wielu ludzi, na przykład wierzących, oni mówią, że oni się nie martwią. Ale kiedy zaczynają się modlić, całe ich modlitwy są przesiąknięte zmartwieniem. Oni ciągle się modlą o jakąś rzecz. Jak się uprą na coś, to cały czas się modlą o to. Jakby ja wiem, że oni się boją, że coś nie wyszło za pierwszym razem, że oni
mają w sobie troskę o to, że coś źle poszło. Cały czas to robią. W ogóle masa chrześcijan wierzy, że diabeł jest mocny, że jest silny, że trzeba go bez przerwy gromić, że trzeba go bez przerwy jakby uderzać. Rozumiecie, o co chodzi? Pędzić. Najczęściej ci ludzie po prostu żyją w potwornym stresie. Rzeczy wydają im się ogromne, wielkie. Martwią się. Ale kiedy uznamy zmartwienie za grzech, będziemy z niego pokutować, będziemy brać od Boga moc, to w ogóle w pewnym momencie zobaczymy, że przestajemy się w ogóle troskać o cokolwiek. Idąc dalej, przechodzimy do bardziej technicznych rzeczy. Treny 3.26. Medytacja relaksacyjna. Medytacja relaksacyjna. Coś, co wiem, że masa chrześcijan w ogóle nie robi. Mówiłem o tym kiedyś. Kilka osób zaczęło to robić. Większość nie. Nie, bo nie wiem dlaczego nie. Ja tego nie rozumiem. Bo to jest coś, co działa. Nie rozumiem, dlaczego nie zrobić czegoś, co działa. 20 minut dziennie. 20 minut dziennie. Nie więcej, nie potrzeba ci więcej. Na medytację relaksacyjną. 20 minut dziennie. Można nawet z łóżka nie wstawać. A można wstać, będzie lepiej. Będzie lepsza gospodarka tlenowa. A można nie wstawać. Jak ktoś nie chce, to i tak 80% z tego wyjmie. Skupiasz się na swojej przeponie. Na przeponie. Normalnie człowiek oddycha klatką piersiową. Górą płuc. Dlatego, że człowiek oddycha górą płuc. Na dole płuc zbierają się największe toksyny, jeżeli chodzi o płuca. Skupienie się na 20 minutach dziennie oddychania brzuchem. Rób, co chcesz dalej. Ale brzuchem oddychaj. Skup się na tym brzuchu. Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle zobaczysz, co się będzie działo. Weź to, zacznij praktykować. 20 minut dziennie. Najlepiej w ciszy, a jeżeli ktoś chce, to przy relaksacyjnej muzyce. Nie przy uwielbieniu. Uwielbienie to nie jest muzyka relaksacyjna. W ogóle ludzie nie rozumieją, że uwielbienie jest dla Boga. Zapamiętaj, uwielbienie jest dla Boga, nie dla ciebie. Więc zaprzestań używać uwielbienia dla siebie. Nie rób tego. Bo jak będziesz słuchał uwielbienia i będziesz próbował przy tym medytować, to będziesz usypiał swojego ducha, bo zmieniłeś biegun działania mocy. Uwielbienie jest dla Boga. Co sobie puść? Nie wiem, folk, muzykę poważną. Weź to posłuchaj sobie. Załóż sobie słuchaweczki i sobie posłuchaj. Posłuchaj sobie szumu strumyka. Kto stworzył strumyk? Bóg. Kto wymyślił, że strumyk szumi? Bóg. Oddaj mu chwałę, że słuchasz jego dzieła. Wiatr. Wiatr na przykład. Puść sobie wiatr. 20 minut. Tego na YouTubie jest po kokardkę. Zrelaksuj się. Zrelaksuj się. Nie wstawaj z rana i nie grom diabła od razu. Daj mu rano spokój. To też stworzenie. Zaraz go będziesz gromił jeszcze, będziesz go gromił cały dzień. Tam się, no na pewno, bo to jest ten rodzaj stworzenia, które i tak będzie próbowało coś zrobić. Wiesz, o co mi chodzi? To w porządku. Rano skup się na świątyni. Tyle razy to mówię. Świątynia jest w centrum. Nie Bóg jest w centrum, tylko świątynia Boża jest w centrum. Skup na tej świątyni. Jesteś świątynią pańską. Cholernie ważnym elementem królestwa. To dla takiej istoty jak ty pojawił się na ziemi Jezus.
To dla człowieka się pojawił jest. No to uczcij tego człowieka. Uczcij siebie. Zacznij od 20-minutowej relaksacji. Rozumiesz? Świadomej. Zrób to z rana. Przechodząc dalej, zacznij robić sobie pewnego rodzaju plan myślowy na dzień. Masz 5 elementów, każdego dnia możesz sobie wybrać inny, jeżeli chodzi o obraz Boga. Obrońca, zaopatrzyciel, lekarz, przyjaciel, ojciec. To jest 5 głównych atrybutów. Pod koniec swojej relaksacyjnej medytacji pomyśl, powiedz tak sobie, będę dzisiaj myślał o Bogu jako o lekarzu, cały dzień. Będę kierował swój umysł na Niego jako na lekarza. Ha. To jest mój plan na dzisiaj. Rób sobie plan, plan. Nie bądź człowiekiem bez planu, nie bądź człowiekiem chaosu myślowego. Dzisiaj myślę o Bogu jako o Ojcu, halleluja. Będę sobie o Nim rozmyślał. Nawet będę sobie rozmawiał z Nim cały czas na temat Jego ojcostwa. Będę pytał, Boże, naprawdę jesteś lepszy niż mój taki fizyczny ojciec? Bo bym chciał tego doświadczyć w ogóle. Takie. Rozważaj pewien aspekt Boga. Pewien aspekt. Te 5 to główne elementy. Skoro rozważasz, to wyznawaj. Jesteś dobrym lekarzem, jesteś dobrym ojcem. Wspaniale się u Ciebie leczyć. Wspaniale z Tobą przebywać. Gdy pojawia się stres, działaj jak wcześniej. Od razu się przeciwstawiaj. Kiedy będziesz od rana w tym stanie, to będziesz stres widział jak na dłoni. Wiesz czemu? Bo jak on się zjawi, to w tej pierwszej fazie alarmowej od razu wszystko w tobie zadrży. Czemu? Bo ty od rana będziesz w ogóle jak rzeki Jordanu. Taki będziesz od rana. Jak rzeki Jordanu. I jak tam w ogóle stres zacznie rzucać swoje kamyczki, to natychmiast to zobaczysz. Od razu to zobaczysz. I co? Natychmiast będziesz mógł reagować. Rozumiesz? Nie będziesz czekał nie wiadomo na co. Pokazywałem wcześniej zgrupowania stresowe w organizmie. Czubek głowy, nad brwiami, pod oczyma, na skroniach, pod noskiem, na bródce, z tyłu za łóżkami, tu przy obojczykach, pod klatką i na paluszkach, na końcówkach. Tam się gromadzi stres. Co robimy? Rozbijamy. Zobaczysz, jak się będziesz... W ogóle diabeł przyjdzie i powie, ty jesteś głupi. Ceroński jest głupi, a ty jeszcze głupszy od niego. Siedzisz i się pukasz w głowę. Puknij się naprawdę. Ale ja się pukam w głowę. Bo jak ja się dowiedziałem, że gdzieś się gromadzi stres, to musiałbym być arogantem, żeby pozostawić go w tym miejscu. Tak jak kiedyś Dereka Prince'a zapytali, czemu ty wypędzasz demony zwierzęcych? A on mówi, bo jakoś nie mam serca ich zostawić w nich. No tak odpowiedział głupiemu, religijnemu człowiekowi. Rozumiecie, o co chodzi? Który twierdził, że wierzący nie mają demonów. Ja nie mam serca, mam bojaźń w sobie, żeby zostawić stres w sobie. Ja na początku zaczynałem się opukiwać, to diabeł mówi, zgłupiałeś do końca. Do końca. Wcześniej dość, że jakoś się trzymałeś. Teraz już koniec. Ale ja nie chcę się trzymać po diabelsku. Ja sobie nie życzę, żeby w moim organizmie zbierały się toksyny. To tak samo, jakbym wszedł w gówno, rozumiecie, o co chodzi, i szedł, proszę Ciebie, i robił wszędzie ślady. Nie, no kurczę, no mam gówno na bucie, no coś trzeba z tym zrobić, no. To teraz ja mam, zbierają się w moim organizmie toksyny, a ja nie, bo ja jestem poważny w ogóle facet, to ja się nie będę pukał nad oczyma. Ja się młotkiem będę pukał, jak zobaczę, że mi to w ogóle coś daje. Rozumiecie, bo to się nazywa ortodoksja. To jest nasz duchowy obowiązek, że jak widzimy gdzieś ratunek, to mamy po niego sięgać. Praktyczne zbawienie.
Tak jak Michał powiedział, jak dziecko, to jak dziecko. Ja nie, dziecko na pewno nie wchodzi do morza, nie bierze się pod paszki i mówi, ciekawe, gdzie to się łączy z oceanem. Jak ta cieśnina się nazywa? A ile to stopni? Długości, szerokości? Tak dziecko nie robi. Dziecko wpada. Rozumiesz, o co chodzi? I głową do dołu wpada w koło ratunkowe. Tam głową jest. Dopiero jak się zorientuje, to się odwraca. To dziecko. Dziecko korzysta z morza. Ten mędrzec wszedł tam, kurczę, rozumiesz, do kostek, on nie korzysta z tego morza w ogóle. Co on korzysta? Ty w bannie możesz ustać, też spojrzeć przez okno i się zastanawiać, gdzie jest koniec świata. Co za różnica? To trzeba jechać, płacić za wycieczkę człowieku tyle pieniędzy, żeby tam ten? Po co? Jak dziecko. To ja jak dziecko mówię, działa coś, to robię. I dzisiaj wiem, że to działa. Ktoś powie, to jest placebo. Ja mówię, ale działa. Mnie naprawdę nie interesuje, co jest. Ważne, czy coś działa. Rozumiecie mnie? Ja się pozbyłem pychy życiowej. Jeśli coś działa, to działa. Mnie on nie obchodzi, jak. Ważne, żeby działało. To jest pragmatyzm. I teraz tak. Kolejną taką rzeczą praktyczną to są ćwiczenia fizyczne. 45 minut 3 razy w tygodniu albo po 20 minut dziennie. To naprawdę jest niewiele. Co my robimy? Uderzamy fizycznością w fizyczność. Kiedy robimy sobie krótkie, codzienne treningi, to my podnosimy sobie endorfiny. No. To bardzo proste. Czemu mamy się pozbawiać tych endorfin? Zrób coś. Ale wiesz, ja mam fizyczną pracę. Dobrze. To zrób sobie jakieś inne ćwiczenie, inne. Jak na przykład masz pracę, że chodzisz, prawda? Masz chodzoną pracę, se pompek porób. Porób se brzuszków, nie wiem, coś tam takiego zrób. Nikt ci nie każe chodzić na siłownię, nikt ci nie każe takich rzeczy robić. Rozumiesz? Poruszaj się, 20 minut dziennie się poruszaj, ale poruszaj się w niestandardowy sposób. Nie w taki sposób, rozumiesz, że wiesz, wstajesz rano i już zrobiłeś jeden brzuszek. To nie o to chodzi. Wsiądziesz na kiblu, przysiadł. Wiesz, o co chodzi? Potem zliczyłeś, o, parę serii mi wyszło dziennie, wiesz, o co chodzi, no nie? Wiązałem buty, skłon, o, wyprost, to już dwa ćwiczenia. Wiesz, o co chodzi? Nie. Coś niestandardowego, innego niż nawet jeśli pracujesz fizycznie. Rozumiesz? Chodzisz, dobra, zrobię sobie jakieś takie, o, ha, i pomodlę się w innych językach. Po 20 minut dziennie, tak? Bo nie mam czasu. Masz czas. Nie masz czasu tego nie robić. Tak jak nie masz czasu na niemodlenie się, nie masz czasu na medytację relaksacyjną, rozumiesz, o co chodzi? To jest nie tak. Ty nie możesz tego nie robić. Ty se pod to musisz wszystko dopasować. Ale ja o 6 wstaję. Wstań o 5. Jeszcze od urwania godziny snu nikt nie umarł. Byłeś w świecie, balowałeś, nachlałeś się, człowieku, czy całą noc tańczyłeś, następnego dnia szedłeś do roboty, człowieku, na kacu, rozumiesz, na rusztowaniu, czy tam co tam robiłeś, w ogóle wszystko git było. Endorfiny niwelują kortyzol. Dlatego prawdziwie zakochani ludzie się nie stresują, rozumiecie, o co chodzi? Bo tyle uwalniają endorfin. To jest proste. Zobaczcie, ludzie mówią tak, zakochałem się, wszystko takie stało się proste. No, nie rozumiesz, kortyzolu nie produkujesz. Tylko to. To nie jest nic duchowego. Kortyzolu nie ma w twoim organizmie. Rozumiesz, jakoś tak lepiej widzę, lepiej słyszę, mniej muszę spać, taki jestem taki. Ja mówię, jesteś zakochany. Endorfiny są cały czas produkowane przez ciebie w nadwyżkach. W związku z tym to niweluje kortyzol. Jesteśmy jedną wielką tablicą Mendelejewa. I nie wolno nam o tym zapominać. Ta tablica Mendelejewa otacza naszego ducha. I przez tą tablicę Mendelejewa ten duch się przejawia. Nie przez coś innego, przez te pierwiastki wychodzi do zewnątrz. I potrzebuje określonego układu pierwiastkowego, żeby móc się uwolnić. No przecież nie wychodzi przez osmozę, bo pierwiastek do pierwiastka przylega jak pięść do pięści. Tam nie ma jak wyjść. Rozumiesz? Duch Święty nie ma wyjścia, jak tylko działać przez sferę chemiczną. No nie ma wyjścia. Tak to sobie Bóg wymyślił.
Rozumiesz? Tak Bóg to wymyślił sobie. I nie nam o tym dyskutować, dlaczego tak jest, czemu tak? Ja nie wiem, dlaczego tak jest. Tak sobie wymyślił Bóg. Jakby Bóg wymyślił kwadratowe pączki, to byśmy jedli kwadratowe pączki i długowy by nam nie przyszło, że są okrągłe, kuliste czy jakieś inne, że takie pączki są. Wszyscy myślą, że są kwadratowe. Tak to jest. Jesteśmy duchowi, otoczeni fizycznością i ta fizyczność ma ogromne znaczenie. Teraz tak jak ustawimy sobie system organizmu, tak się będzie też uwalniał Duch Święty na zewnątrz. Inaczej to będzie, kurczę, przenikał tylko takimi, kurczę, dziurkami, które w ogóle są możliwe do przeniknięcia. Będzie się sączył, się będzie. Sen. Mamy spać jak należy. Ja powiedziałem od ostatniego pobytu w szpitalu, śpię. Jak należy. Nawet jeśli śpię na raty. Rozumiecie? Nawet jeśli na raty. To znaczy, ja nie, nawet jak nie prześpię określonego w łóżku jakiejś tam nocy, bo ja nie mam na to, powiedzmy, czasu, to ja to sobie odrobię. Wiecie, co ja robię teraz? Ja mam plan. Ja wiem, ile mam wyspać się w tygodniu. I ja sobie robię normalne takie rezerwy, a tyle nie wyspałem. Ja sobie robię albo drzemki, albo coś tam. Kiedyś jak byłem w szpitalu psychiatrycznym, bo udawałem wariata, to taka pani doktor nauczyła nas na grupie czegoś, co się nazywa letarg. I powiedziała nam, jak to fajnie w ogóle działa, że mózg człowieka można sobie w taki letarg wprowadzać i 15 minut letargu będzie dawało nam 3 godziny snu. Ja mówię, ale fajnie, to dobrze. Ja takie letargi na przykład. Siedzę sobie, zamykam sobie oczy i tak, trochę słyszę, trochę nie słyszę. Wiecie, o czym mówię? Takie coś. Tylko ja się z tego nie wybudzam. Bo ja wiem, że to jest krótkie. To potrwa 15 minut, też ocknę się, jest w porządku. I co się stało? Mój mózg odpoczął. Ktoś powie, to można planować? No pewnie, że można. Pewnie, że można. Można sobie to wsadzić gdzieś. W jakieś miejsce, każdy winny. Rozumiesz? W jakieś miejsce. Nawet jak na przystanku autobusowym sobie takie coś zrobisz, to i tak będziesz słyszał, jak ktoś podchodzi do ciebie. A będziesz w letargu. I mózg ci wypoczywa. Rozumiecie? Patrzcie, nasz mózg jest w takim, kurcze, jakby niedocenieniu. Patrz, jak się zmęczymy, to my siadamy, o, muszę odpocząć, już tyle pochodziłem. I kurcze, mięśnie nam się męczą, siadamy. Wiecie? Ale mózg też potrzebuje wypoczynku. Niech sobie odpocznie. Niech odpocznie. Daj mu się zrelaksować. Daj mu to rano. Daj mu to w jakiejś tam formie letargu. Daj mu to. Weź sobie, zrób notatki ze snu. Tutaj mam deficyty snu. Takie, takie i takie. Dobra, muszę dospać. Muszę dospać. Wezmę sobie dzisiaj wolny dzień. W ogóle dawno nie brałem wolnego dnia. Miałem, no tak, ale nie, ja muszę dospać. Wiecie, że to jest bardzo trudne, tak samo jak wzięcie wolnego dnia na modlitwę jest trudne. Na modlitwę. Na przykład biorę wolny dzień z pracy, żeby się modlić cały dzień. To jest trudne. To nie jest łatwe. Diabeł chce to ukraść. Ale też chce ukraść, na przykład wezmę wolny dzień, żeby dospać, wyspać się. Wezmę wolny dzień. Ja na przykład kiedyś, jak gdzieś na komorze się znajdowałem, to ja miałem wyrzuty sumienia, na przykład, że ja powiedzmy jakąś część tej komory przespałem, nie? A to było kiedyś. Potem przeczytałem tekst, który brzmi tak. Nawet we śnie Pan zaopatruje swojego umiłowanego. Amen. Mówię. I teraz zaczynam komorę od czego? Amen. Po prostu. Bo we śnie mnie zaopatruje. Co się stanie, kiedy ja się teraz tam położę? Wstanę jaki? Lepszy, świętszy, mocniejszy, większy i będę skuteczniejszy w mojej modlitwie. Zrobiłem to, co Bóg powiedział. W praktyce. Rozumiesz? Bo zajechać się to ja potrafię. Dieta, kolejna rzecz, którą ludzie olewają. Wiecie, że człowiek może mieć w sobie do kilku kilogramów złogów różnych, w jelitach, złogów białka w ciele,
A potem mówi, diabeł mnie atakuje. Nie, diabeł cię atakuje. Weź się zbadaj. Zobacz, co ty tam w środku masz. Co mam zrobić? Mówię, najpierw weź post. Post? No. Weź post. Pij wodę. Nie chcesz zupełnie pościć, to sobie kurczę warzywa jest, nie wiem. Rozumiesz? Tylko takie, co nie sycą. Tak? Dieta jest bardzo ważna. Mega ważna. Relaks. Kolejna rzecz. Posłuchaj. Czy wiesz, że przez pół godziny dziennie możesz robić to, co lubisz? Pół godziny na dobę. Każdy człowiek może robić to, co lubi. A wiecie, co to jest zrobienie przez pół godziny na dobę tego, co się lubi? To powoduje, że kortyzol dostaje w łeb, aż się trzęsie. Sam sobie podnosisz produkcję endorfin wtedy. To, co lubisz, cokolwiek, cokolwiek, co lubisz. Nie wiem, co lubisz. Zrób, co lubisz. Rozumiesz? Może lubisz się przebierać. Zmień sobie taką bluzkę. Popatrz sobie na buty. Nie wiem, co. Cokolwiek. Nie wiem, co ty lubisz. Pół godziny. Możesz sobie podzielić na części. Nie masz, nie umiesz skumulować 30 minut w jednym miejscu, zrób sobie dwa razy po 15, ale weź to zaplanuj, zrobię to, co lubię. Jak sobie kupisz loda do lizania, rozumiesz, o co chodzi, to niech to nie będzie takie coś, że ty tak zasuwasz z tym lodem, zęby ci kurczę, rozumiesz, sztywnieją wszystko, nie, spokojnie, mam loda, będę jadł go 10 minut, ale będę jadł, jaki to będzie lód, to będzie rozkosz. Wiesz, co się dzieje? Ty wprowadzasz odpowiedni materiał informacyjny do twojego mózgu. Ty tego loda jesz, rozumiesz, i ty wiesz, że ty zbawiony jesteś. Rozumiesz? Robisz to, co lubisz. Ludzie jedzą na chama, bo im się spieszy. Ludzie cokolwiek robią w ten sposób, bo im się ciągle gdzieś spieszy. Wszystkim nam się ciągle gdzieś spieszy. Słuchajcie, nie będzie wolniej na 100%, tylko szybciej jeszcze będzie. Całe życie, jeżeli tylko szybciej będzie. Musielibyśmy inaczej zrobić to, co robią w Bieszczadach. Rzucają wszystko i zaczynają wypalać węgiel. Profesorowie z UJ-u. Rozumiesz, o co chodzi? Bo nie chcą żyć w tym świecie. No ale to nie jest to nasze powołanie. Mamy tutaj żyć i mamy tutaj doprowadzić do tego, że pół godziny dziennie poświęcimy na to, tak, co lubimy. Nie umiesz poświęcić pół godziny dziennie? Skumuluj to i zrób to raz w tygodniu. Niech tak będzie. Tak? Poświęć sobie 3,5 godziny wtedy. Ale będzie petarda. Ale nie na zasadach takich, że teraz o te 3,5 godziny, ja teraz w ogóle tak, wykonam jakiś telefon duszpasterski, kogoś przyprowadzę do Jezusa, wypędzę jakiegoś demona, kogoś uzdrowię, albo teraz, nie wiem, zdobędę jakąś duchową wiedzę. Ja na przykład, przepraszam, może to kogoś uraża z was, ja nie czytam Biblii dla przyjemności. Ja na przykład, nie? Bo ja ją 22 lata czytam. To nie ma czegoś takiego, że teraz biorę Pismo Święte, ale jestem najarany, co tam jest, bo ja wiem, co tam jest. Ja wszystko znam. Wiecie, o co chodzi? Ja tą Biblię, ja ją mam przed oczyma, tą Biblię. Ja czasami w ogóle szukam jakiegoś fragmentu, to w głowie go znajduję, otwieram, patrzę, tu jest. Ja go pamiętam, gdzie on jest w ogóle, z góry, z dołu, z tej strony. Wiecie, o co chodzi? Ja czytam Biblię, bo to jest urządzenie. Urządzenie to jest określone. Ja tego urządzenia używam, tak? A dla przyjemności to ja sobie robię tam inne rzeczy na przykład. Takie, co mi sprawiają przyjemność. Taką normalną przyjemność. Ktoś powie, to jest próżność. Możliwe, ale działa. Jeśli próżność w moim życiu będzie doprowadzała do sukcesów w moim życiu, to będę próżny. Będę używał próżności do tego, żeby wzrosnąć. Jeśli rozpoznałem taką rzecz, a umysł nas tego potrzebuje, relaks.
Kąpiesz się? W wannie? Co? Zdarza się, a powinno być częściej. No, dlaczego? Bo ty lubisz się kąpać. Norbert lubi się kąpać. Są luźni ludzie. A on się lubi kąpać. Nieraz gdzieś byliśmy, przez ciebie pytał się, macie tu wannę? Mamy, idę się wykąpać. Ja na przykład się nie kąpię, tylko pod prysznicem, wiecie, się myję. Ale ja nie mam czegoś takiego, że położę się i się... Bo to nie jest moja, jakby to nie moje. A Norbert lubi się kąpać. Teraz jak będzie się systematycznie kąpał, będzie miał czas w kąpieli, idę do kąpieli. Wleję sobie tam coś do tej kąpieli, nogę se obejrzę, kaczkę se puszczę. Wiesz, o co chodzi? Co będzie się działo? Endorfiny będą się wydzielać, a diabeł nie będzie mógł doprowadzać jego życia do różnych negatywnych stanów, tylko przez co? Przez kąpiel! Takie proste rzeczy. Ktoś jedzie samochodem i odpoczywa. Bardzo dobrze, odpoczywaj jadąc samochodem. Halleluja, odpoczywaj. Rozumiesz? Bo wtedy odpoczywasz. Ktoś inny będzie to uważał za czysty pragmatyzm. No muszę pojechać, muszę zrobić, muszę to, muszę tam. A człowiek jedzie i potrafi doprowadzić do tego, że w głowie jest pustka. Amen. Zrób coś. Zrelaksuj się. Pamiętaj, że twoje ciało to jest kilkaset mięśni. Trzeba je rozciągać, trzeba je pomasować. Rozumiesz? Coś zrobić z nimi. Ludzie tego nie robią. A po co ja będę rozciągał? Człowieku, bo to są włókna. Nie są rozciągane, to się ściskają, następują bóle. Gdyby ludzie wierzący tylko chcieli poświęcić 3 minuty dziennie na rozciąganie się, to stres nie wydzielałby się w ich organizmie tak, jak wydziela się teraz na przykład. Po prostu wstań rano, przeciągnij się. Rozumiesz? Ktoś mówi, o, bo to kiedyś była gimnastyka rano, to nie chodzi o gimnastykę, poruszaj się. 600 parę w ogóle mięśni leżało w nocy i się nie ruszało. Są różni ludzie. Na przykład ja się ruszam w nocy, bo ja jestem choleryczny bardziej, to wszystko się rusza. Na przykład ta gata to się położy na jednym boku i tak leży. No na całą noc potrafi przespać w jednej pozycji. Ja to, nie wiem, tak śpię, kołdra tu, leżę, ja na kołdrze, ona na mnie, jestem wszędzie w tym. A gata nie położy się. No przecież to jest ciało, rozumiecie, o co chodzi? To wymaga później, kurczę, rozruszania. Ktoś powie, to są takie mało ważne rzeczy. To chodzi o duchowe sprawy. No, to ci właśnie mówię, jak skompensować swoją duchowość, żeby była w ogóle funkcjonalna. Następna rzecz, list Jakuba 5,16. Mówi o tym, aby mieć przyjaciół, którym na bieżąco będziesz mógł się wygadać. Ludzie biorą ten werset i mówią, tak, to jest, mówi, tu chodzi o wyznawanie grzechów. Tu chodzi o to, żeby się komuś wygadać. Jeśli nie masz kogoś, kto to jest spowiednik? Spowiednik to nie jest ktoś, do kogo idziesz, rozumiesz, i mówisz mu, jakich patologicznych rzeczy się dopuściłeś? Nie. Nie tylko. Musisz mieć kogoś, komu będziesz mógł się uzewnętrzniać. To będzie powodowało spadek kortyzolu w organizmie. Trzeba mówić. Zobaczcie, wielokrotnie tylko to, że komuś opowiesz o jakichś rzeczach związanych ze sobą, już wystarczy. Nawet nie potrzebujesz żadnej rady, bo ty widzisz, problem polega na tym, że ludzie nie rozumieją, że jeśli na przykład wygadają się komuś, to w ten sposób uwolnią ducha, że otrzymają odpowiedź na swój problem. Wcale nie będą utrzymywali informacji od tej osoby, której się wygadali. Ona w ogóle nic im nie pomoże, ta osoba. Pomoże im Duch Święty, który jest w nich, ale oni potrzebują osoby, które się mają wygadać. Dlaczego trzeba gadać? Jestem wielkim zwolennikiem gadania drugiej osobie czegoś. Kiedyś taki nie byłem. Się musiałem nawrócić z tego.
powiem ci, tak się czuję, albo taki jestem. Ja gadam, proszę zapytać mojej żony. Ja jestem osobą mówiącą. Mówiącą tak, mówiącą, generalnie mówiącą do kogoś. Ja jeśli mówię do kogoś o tym, co myślę, o różnych rzeczach, tak? To ja się otwieram na Ducha Świętego. Ja się otwieram na Ducha Świętego. Ja nic nie tłamszę w sobie, nic, nic, nic. Ja zrobiłem to, ja w ogóle nic nie tłamszę w sobie. Nie ma czegoś takiego, że ja chodzę i coś we mnie tam kurczę lata. Nie, 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 no jak? Absolutnie, to alarm jest od razu. Że tu się stres zacznie wydzielać za chwileczkę. Pójdę, powiem komuś. Ktoś powie, to co mam komuś mówić? Ja nie wiem, co masz mu mówić, co cię gryzie. Albo w ogóle mu coś mów. Nawet jak się nic nie gryzie, to na bieżąco mu coś mów. Rozumiesz? Czasami takie głupoty mówię. Głupoty. Ostatnio mówię do Gaty, jakbym miał jacht taki, bym pływał jachtem i ty byś na tym jachcie też tam była. Mówi, popłynęłabyś ze mną dookoła świata tym jachtem? Gdybyśmy tam na tym jachcie byli. Ona tak, wiecie, ja tak plotę, tak? Ktoś powie, po co on gada te rzeczy, po co on te rzeczy mówi, po co on je wypowiada, po co? A ja wiem po co. Ja wiem po co, bo ja wiem, co jest napisane w Jakuba 5,16. Ja to rozumiem szerzej. Szerzej. Jakuba 5,16 generalnie mówi o tym, żeby nie być zamkniętym w sobie. Rozumiecie, o czym mówi ten werset? Ten werset krzyczy, nie bądź zamknięty w sobie. Bo wiecie, najtrudniej jest wyznać, bo tu jest o grzechach, najtrudniej jest wyznać grzech. Dlatego jest to ujęte tutaj. I przedostatnia rzecz, 2 Koryntian 6,17. Wyjdźcie spośród nich i nieczystego nie dotykajcie. Jeśli to jest tylko możliwe, unikaj ludzi i środowisk stresogennych. Jak musisz, to musisz. Jak nie musisz, to dziękuję. Jeśli ktoś mnie stresuje, to ja unikam tego człowieka. Ja wcale się nie pcham w miejsca stresogenne. Mnie to nie interesuje. Muszę, to muszę. A jak nie muszę, to idę do tam, gdzie mnie nie jestem stresowany. Nie nakręcaj się w myślach na to, bo wiesz o co chodzi. Kiedy przebywamy w środowisku ludzkim, bardzo łatwo jest się nakręcać na drugiego człowieka. Nakręcasz się na niego. On myśli inaczej, on grzeszy, on robi to, robi tamto. To powoduje wzrost stresu w tobie. Wielu chrześcijan cały czas obserwuje otaczający ich świat i widzi grzech tego świata. U ludzi ze świata, u ludzi z kościoła, wszędzie widzą ten grzech. To jest stresujące. Rozumiecie? Grzech jest widoczny. Patologie są widoczne. A więc teraz co? Przyszedłem do Boga i powiedziałem, ja nie chcę tego widzieć, Panie Boże, ja nie chcę, mnie to jest niepotrzebne. Ja nie potrzebuję skupiać się na czyichś grzechach. Rozumiesz, o co chodzi? Więc jak ja tylko widzę człowieka, to najpierw widzę jego patologię. Rozumiecie, o czym mówię? Najpierw się widzi patologię człowieka, bo patologia jest najbardziej widoczna. Najbardziej. Parę zdań, już powiedział, już tam otworzył usta, już się okazało, że on nie jest mędrcem, tylko głupcem, już koniec. Widać ten grzech, widać tą patologię w jego w ogóle zachowaniu. Ale co ja teraz robię? Ja się nauczyłem tego odsuwać. Ja na to nie patrzę. Ktoś powie, to możliwe jest, żeby tak zrobić? No możliwe. Właśnie kiedy robisz te różne rzeczy, o których powiedziałem, kiedy utrzymujesz w komforcie swoją duszę, tak, swoje ciało, to przestajesz patrzeć na ludzi z tej perspektywy. I dla kogo to jest dobre? Przede wszystkim dla ciebie. Bo ja nie chcę widzieć grzechów innych ludzi. Ja nie lubię. A po co mi to? Ja się będę stresował jeszcze. Ludzie mówią, bo mnie to tak, wiesz, kiedy widzę ten grzech ludzkości, to jestem taki pobudzany przez Pana do tego, żeby głosić Ewangelię.
Pan cię nie pobudza wtedy. Ja gwarantuję ci. Jak widzisz grzech, jeżeli ty mówisz, ty masz takie coś, że grzech ludzkości, który oglądasz, stymuluje cię do głoszenia Ewangelii, to ty masz wykrzywioną psychikę. Dlaczego? Dlatego, że jest napisane, tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał. Czyli Ewangelię głosimy nie dlatego, że ludzkość jest grzeszna, tylko dlatego, że Bóg jest dobry. Ludzkość nie jest dla nas punktem, na którym zaczepiamy swoje myśli, tylko Bóg jest dobry, poznałem tego dobrego Boga, idę mówić tym ludziom o tym dobrym Bogu. A nie to, że oni grzeszą, oni wszyscy grzeszą. Wszyscy. I ostatnia rzecz, wydawałoby się banalna, w sytuacjach kryzysowych głośno wzywaj imienia Jezus. Dla ludzi to jest być może banalna sprawa. Tak jak dzisiaj wam powiedziałem, przez kilka lat tak robiłem. Przez kilka lat. Wzywałem imię Jezus, wierząc, że kiedy mówię Jezus, to On jest przy mnie. To jest ze mną w tej sytuacji. Wszedł ze mną w tą sytuację. Sytuacja mnie przerasta, stres się podnosi, ale ja wchodzę tam z Jezusem. Wiecie, jak wchodzi się w coś z kimś większym, z kimś, kto jest twoim przyjacielem, z jakimś zawodowcem, profesjonalistą, z kimś, komu możesz ufać, tak? To zupełnie inaczej się dzieje. Zupełnie inaczej. Tam można wtedy iść sobie. Kiedyś mówiłem już o tym, jest w necie taki chłopak, który chodzi po jaskiniach pod ziemią, po bardzo wąskich, małych takich kanałach tam. I różni ludzie z nim tam wchodzą do tych jaskini. A youtuberzy go tam wydzwaniają i on z nimi tam chodzi, nie? I teraz każdy z nich mówił jedną i tą samą rzecz, że mówi, gdyby on z nami nie był, my byśmy tu nie poszli. No on włazi w takie dziury, kurczę, tam są 20-30 metrów podziemno w jakichś kanałach, głową w dół trzeba zejść, a on w ogóle cały czas uśmiechnięty, wesoły, mówi, kurczę, co się może nam stać? Tylko 30 metrów ziemi nad nami. W ogóle coś złego się może wydarzyć? To jest cały czas ich motywuje, cały czas, bo co? Ale kim jest? Profesjonalistą, tak? Jest profesjonalistą. Jezus to profesjonalista, jak się z nim wchodzi gdzieś, tylko to się robi przez wiarę. Ja wchodzę w nowe rzeczy z Jezusem. W trudne sprawy z Jezusem. I to nie jest w ogóle coś takiego, że to jest jakiś tam kolokwializm. Nie, ja naprawdę w to wierzę. I tylko dlatego, że naprawdę w to wierzę, to rozumiem, że wzywanie imienia Jezus to jest rzecz skuteczna, nie? Bo ja nie wzywam imienia Jezus wtedy, kiedy ginę. Ja wzywam imienia Jezus do współpracy. Do współpracy. To mój Zbawca. Ale to jest mój Zbawca na zasadach takich, że jeżeli z Nim idę gdzieś, tak to nazwijmy, tak, to mi się nie przydarzą, tak, sytuacje, które przydarzyłyby mi się, gdybym tam z Nim nie był. Ktoś powie, wiesz, no przecież zawsze Bóg jest z tobą. Jasne. Zawsze Bóg jest ze mną, ale kwestia mojej świadomości tu jest kluczowa. To jest dla mojej świadomości. Rozumiesz? Dla mojej świadomości. Przyjaciele, zostawiam was z tym i chciałbym, żebyście do tego podeszli poważnie. Masy rzeczy unikniemy, jeśli będziemy trzymać kortyzol w garści. Masy rzeczy unikniemy, jeżeli nie pozwolimy, żeby stres się rozwijał w nas. Unikniemy masy różnego rodzaju schorzeń, wypadków i problemów demonicznych. Nie będziemy potrzebowali uzdrowień, nie będziemy potrzebowali uwolnień, bo nie będą nam się zdarzać różne rzeczy. Jesteśmy duchowi i jesteśmy materialni. Musimy to uznać, musimy to rozumieć. Nie możemy myśleć, że ominiemy to, bo jesteśmy w Duchu Świętym. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie, oznacza, że wszystko możesz w taki sposób, jak cię Chrystus umacnia, a Chrystus cię umacnia zgodnie ze swoimi prawdami, a nie inaczej. On cię nie umacnia inaczej. Rozumiesz, o co chodzi? Tylko tak, jak mówią Jego prawdy. A Jego prawdy mówią o tym, żeby się nie stresować. Nie stresować.